Rigo. But Rigo. Of course he was dead. Clean, one shot, a professional job. I was a mess. Rodrigo Branco was dead. Fabiana was held hostage. Well, it wasn't perfect. Well, Victor. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I'm sorry about your loss, both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No. Right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. Czekaj. O, Obrzyn. Świetnie, chowaj się. Chowaj się, Max. Aj. Zobaczymy, jak działa Obrzyn. Aj, przeładuj, przeładuj. To nie było mądre. No kurde, jeszcze go nie zabiłem. O, w końcu. Mało strzałów ma ten Obrzyn. Dobra, po raz kolejny. No, no, zapomniałem tu przeładować, nie to szlak. Dobra, jeszcze raz. Giniesz. Giniesz. Albo i nie. Kurczę. Nie. Tak być nie może. Headshot? No, udało się headshot walnąć. Padli wszyscy. O. W końcu. Weźmiemy sobie kałasznikowa. Oj, jeszcze coś? Chyba nie. No. A zatem... Patrz, mikrofon włączony, włączony. A zatem witam was w kolejnym odcinku z Maxa Payne'a 3. Przedstawiać się chyba nie muszę. Wybaczcie za taki długi wstęp, za takie długie intro, ale poprzednie nagranie z livestreama zajęło 1,5 godziny i ciężko mi było wybrać najważniejsze momenty z całego nagrania, także mam nadzieję, że mi wybaczycie tą minutę samego intra. Kolejne już raczej będą krótkie, także przepraszam jeszcze raz. A my wracamy do gry. Oczywiście w skrócie, słownie mówiąc, ładna muzyka. Zajebista muzyka, nie ma co. Skoszna w pizdu. Dobra. Cóż, szef nasz nie żyje. Przybliżę sobie tylko. Szef nasz nie żyje, niestety. Żona szefa została, nadal jest zakładnikiem Komando Sombra. Można byłoby rzec... What else is new? I don't know. Oczywiście na początku... Pod koniec nagrania z live'a padło porównanie, że Max jest teraz podobny do głównego bohatera z filmu Die Hard, Szana Pułapka. Ha! Jeszcze coś? Pokaż jeszcze raz, kurczyby, tylko to ci łeb odstrzelę. Albo i nie. No pokaż jeszcze raz. No. Look at my face, dude. Thank you. Okej. Okay. Jak... poszły porównania, że podobny jest do głównego bohatera Żanę Pułapki, czyli do Bruce'a... Nie, do Johna McClane'a, którego grał Bruce Willis. No, faktycznie coś w tym jest, chociaż też ktoś zauważył z widzów, że koszulę ma Ala Tierowski. Coś w tym jest. A więc mamy połączenie Żanę Pułapki i Bossa przez świat. Ale wolę zostać przy motywie Żanę Pułapki, czyli Bruce'a Willisa. A zatem... kontynuujemy naszą przygodę i próbę odbicia żony naszego zmarłego już niestety szefa Rodrigo Branco.
podejść bliżej do ściany i zaczynamy zabawę. Nie żyjesz. A kto umarł, ten nie żyje. Dobra, dalej. Tutaj trzeba iść bardzo powoli, bo nie wiadomo skąd przeciwnicy przyjdą. Ale się oberwał, chłopie. Oj, oj, oj. Okej, now it's my turn. Fuck! Nie udało się. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Shit. Dobra, wstajemy. Wstawiam Max, nie leż na powodze, bo dostaniesz wilka. Kałasznikow? Why not? Okej, jesteśmy w tej chwili w jakiejś barze, w jakiejś spelunie, w faweli oczywiście, czyli zgromadzeniu różnych bandytów najgorszego gatunku, nie, najgorszego towarzystwa, jakie może spotkać każdego człowieka, myślę. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i cóż, idziemy dalej w poszukiwaniu naszej... O. Ta tutaj widzimy się modli do kartona. Powodzenia. Nie, nic jej nie zrobimy, aczkolwiek widać, że tutaj nie ma cenzury. Prawda? Masz małe cycki, wiesz? Może ja przestawię trochę kamerkę, żeby było lepiej widać. I lecimy dalej. O, puste łiskacze widać. Ale ponieważ puste, to nie powinny istnieć. Dobra, tam musimy na pewno iść, a zanim tam pójdziemy, to rozejrzymy się jeszcze po okolicy. Aha! O! O, jakiś młodziak. Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. But fuck me. I mean, you're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Jak z burdelu w samych gaciach. Idealna pożywka dla faweli. Jesus, what a fucking creep. Oh yeah. A dlaczego mam tylko... I dlaczego ja trzymam obrzyna zamiast kałasznikowa? Przepraszam, się spytam tak bardzo. Ja chcę kałacha. O, nie. F. Podnieść kałacha. Dziękuję. Dobra, tamtego żeśmy wystraszyli, tamten uciekł. No to czas wyjść z burdelu i pokazać, kto tu rządzi. Mam nadzieję, że Max, a nie fawela. Okej, jesteśmy na faweli. FPS-ów mam 50, na razie przynajmniej. Jeśli kamerka będzie mi urywać... Zresztą wiecie, o co chodzi, no to sorry, no nie mam na nią wpływu. Mikrofon włączony? Kurde, ja z tym mikrofonem to chyba szaleję. Dobra, coś tu jest, że można byłoby... Nie, tutaj nic nie ma. Lecimy dalej. Może być cholernie niebezpiecznie. Także powoli, spokojnie. Coś za cicho. Kurde, nic się nie dzieje. Co to taka cisza jest? Da się tu wejść? Nie da się wejść. Tu da się wejść? Też się nie da wejść. What the hell? Wszyscy mają tekst what the fuck, a ja mam what the hell. I cóż z tego? I to nic nowego. Bawimy się w ten... Jak to się mówi? Pamiętam słowa. Aha! Będziemy napierdzielać. Chyba. A, szukają go. No, nie zobaczą go. Musieliby skoczyć. Dobra, paszło won. Akierz, już, nie macie. Pizdu. Oooo, aha. No tak. Coś jak czerwony dywan w Hollywoodzie, tak? No dobra. Ale ja bym chciał... Oj, znowu mi się fra... znowu mi fra... Nie. To nieładnie.
Widzicie, jak mi flaps tnie? O, teraz już nie chyba. O, teraz znowu mi tnie. Uźwa, co jest grane? Oj, tu może być ciężko. No ale mam 40 FPS-ów, nie? Dobra, wiecie co? Weźmy sobie kałacha. Jednak. Musicie mi wybaczyć, kamera działa tak trochę, nie bardzo, no ale cóż, co zrobić. Ale mam 40 FPS-ów, mi to wystarczy. Lecimy. Bo nic jeszcze za dużo konkretnego nie zrobiłem. Okna zamykają przed światem. Jakiś painkiller, nic. Brakuje mi przeszukiwania szafek i różnych innych skrzynek, tak jak to miało miejsce w Maxie 1 i Max The Fallen Max Payne. Tego mi brakuje, bo bullet time, nie bullet time, tylko te painkillery są zbyt jasno, oczywiście położone w różnych miejscach. A w dwójce było pochowane w skrzynkach, różnych pudełkach, kartonach, a tu tego nie ma. Wow! Wow! What the hell? Nie chciałem się z nim bawić. Przynajmniej nie teraz. Zabawimy się później z chłopcem. Znaczy nie z tym, bo ten już nie żyje. Znaczy nie w sensie, że się... No, powiedzmy, że... Ten poczuł większą ilość ołowiu w dupie, znaczy w dupie, w korpusie, w plecach i w w tacy piersiowej. Ale gadam, ja pierdzie, jak ja lamię. Oj, 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 znowu fraps. Wow, 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 oh, fuck, zamknęło się. To się będzie działo. Fuck! Woo! Dobra, dostał. Ktoś jeszcze? Kto jeszcze tutaj? Aha. No, pokaż się na ju. Dostał. To jeszcze? Pusto. Cisza. Wstajemy. Okej. Okay. No to lecimy dalej. A, przeładujemy. Kurczę, jeden na peska w magazynku. Nie bardzo. Rewolwer? Interesujące. O. Zamiast... O, pięknie. A nie. Ja chcę tak. O właśnie. Tylko jak ja mam się obrzyna pozbyć, tak się spytam. Może tak. Kurde, nie tak. Shit. Ja chcę obrzyna do jasnej cholery. Chyba, że... Noż, kurde, moment, dajcie mi chwilę, bo muszę się pozbyć obrzyna. Jest! Udało się. Nie chcę obrzyna. Dziękuję. Teraz sobie weźmiemy... rewolwer? O, tak jest. Rewolwer. W prawej kaburze trzyma... co? W prawej kaburze trzyma... pistolet zwykły... nie, tak. W prawej kaburze pistolet zwykły, w lewej kaburze rewolwer. A my pójdziemy sobie z rewolwerem. Tylko naładuję. Oczywiście podczas przeładowania trzyma sobie kałasznika w lewym ramieniu. Dość gadania, bo mi czas leci. Kurczę, ja jeszcze nic nie ubiłem za bardzo. Aha! Kryj się, Max, kryj się. Na górze jeden, na dole jeden. I strzał, 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 strzał. Pięknie, nie żyjesz. Cudownie. Na dole kolejny, znaczy na górze kolejny. No. Co teraz zrobisz, cwaniaczku? Pokaż się. Pięknie, dziękuję. Ale aż dym poszedł z lufy, to mi się bardzo podoba. No. Jeho! A kto umarł? Ten zginął i nie żyje. Pięknie! Tak jest. Jak ja to kocham. Dobra, lecimy dalej. Zbraliśmy amunicję. Tutaj chyba nie da się wejść. Nie. Wszystkie drzwi zamknięte. A to pe... Oj, ktoś tu strzela. A, tamten cwaniaczek, tak? Z takiej odległości zasadzić headshota, to się nazywa talent. Kolejny sukinsyn. Nieco może podbiegniemy bliżej. Turlając się oczywiście, żeby nas nie trafić. Pięknie! To było piękne. No i ta grafika w ogóle, popatrzcie na to wszystko. No tam chyba jest bitmapa z tego co widzę. To jest już bitmapa. Chyba bitmapa. Nie pytajcie mnie, co jest bitmapa, bo nie pamiętam pojęcia. Ale ogólnie, no to mi przypomina misję z Fira 3. Misja Slumsy.
Idę, to jest po prostu wypisz, wymaluj Fury 3 Slums, tylko już bez Almy. Zamiast Almy są te, ci przeciwnicy. Tak, a zamiast Pointmana jest Max Payne. Okej, trzeba byłoby chyba stąd zejść, tak? Tylko ciekawe jak. Dobra. Nie ma chyba innej drogi, jak tylko tędy. Przeładuj. Dobra, rozejrzyjmy się. Aha. Oj, chyba mi się skończył painkiller. Kurczę, nie mogę skakać! Niech to szlak! Ach, pięknie, bo zasadziłem headshota. Wstawaj! Kurka wodna! Za dużo tutaj ich. Ach, pięknie! Ło, i headshot, pięknie. Wow! Ile was tu? Ja zaraz padnę. Wow, tu jesteś, sukicynu. Oj! Przez to cięcie obrazu mam kurna problemy. Dobra, daj se spokój, wojo, z kałasznikowym. Trzeba napierdalać trochę kałachem. Dość zabawy ze skurczybykami. Dawaj. Pokaż się. Look at my face, dude. Thank you. Aj, straciłem przy okazji trochę czasu. Niech to szlak. Dużo gadania, za mało robienia, wiem. Dostał. Dziękuję. Przeładuj. Dziękuję. Kolejny. Tego skasujemy wolno w bullet time'ie. Uuuu! Koleś, ale się urwał. Dobra, tu będzie kolejny na pewno gdzieś. Pięknie. Pięknie. I... O, tamte się zamknęły się okiennice, a więc nie chcę nas widzieć. Dobry się, kurczę, amunicja. Na pewno nam się skończy. Niedobrze. No trzeba będzie się pilnować i to bardzo. Ło, kolos padł z dachu, nieźle. Dobra, zdechasz. Następny, proszę. Tamten jeszcze jeden dogorywuje. Nie żyjesz. Nie żyjesz, powiedziałem. Chyba jakiś bug. Na to wygląda. Jakiś bug się wdarł. Bardziej martwi mnie to, że mam tylko 30 naboi w magazynku. Pęklary. Ogień! Next! O, więcej amunicji. Świetnie. Nie żyjesz. Ach, pięknie, z takiej odległości. No cóż, treningi w Battlefield robią swoje, czyż nie? wiem, to nie było śmieszne. To było żałosne, wiem, sorry. Nie, to mi się nie udało. Miało być śmieszne, znowu nie wyszło, jak zwykle. Przeładuj. Dopiero teraz zauważyłem, że mam tylko 5 pestek w magazynku. Aha. Gdzie się wybierasz? Czy żyjesz? Giniesz. Aaa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 
kurczę, wywalam magazynek, jeśli mam pół jeszcze pestek w nim. Yippee-ki-yay, motherfucker! Ale się oberwał, skurczybyku. Who's next? A ile kulek w niego wpakowałem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Po tylu nabojach musiał zginąć. Okej. Wszyscy? Kamera znowu wariuje. Tak właśnie myślę, czy kałasznikowa, czy jednak Uzi. A, no tak, przecież ja miałem cały czas obrzyna niepotrzebnie. Dobra. Pozbieramy może amunicję po Uzi. Tak. Tutaj chyba jeszcze ktoś padł, który miał Uzi, tak?
Nie. Musimy jakoś się teraz... A, przy okazji muszę zmienić sobie kontrolę, bo coś mi się wydaje, że sterowanko to jest trochę takie nie bardzo. Dajmy na dwójkę. Nie, na dwójkę poproszę, dziękuję. Zapis. Idziemy dalej. O, może być. Uzi jest, czyli możemy mieć maksymalnie 90 plus 30, 120 naboim w kaburze. Znaczy ogólnie w spodniach, wiecie, w gaciach, w skarpetkach i tak dalej. Bo jestem ciekawy, gdzie Max trzyma tę całą tę amunicję. W lewe ręce kałacha, ciekawe, gdzie ma amunicję do kałacha. Dobra, nie żebym się czepiał, nie? Nie będę się czepiać. Dobra, oczywiście Frost wariuje, nic nowego. Musicie mi to wybaczyć. To możemy... O! Tak, teraz mam 35 latek. Świetnie. Może chociaż kasynki będą szły płynnie. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Oops! Lecisz, kotku! Pokaż, kotku, to masz w środku! Frejerzy! To za mój rewolwer i za pistolet i za pieprzony zegarek, frajerzy. Jeszcze któryś? No, no, no. Dziękuję. Ktoś jeszcze był tam chyba. Oj, oj, oj. Uuu! Oj, nie udało się. Chowaj się, kurczę. Wiecie co, chyba sobie zmienię na kałacha. Zdecydowanie. Mocniejsza Givera. No i jesteśmy w faweli, moi drodzy. W końcu. Z tego co słyszałem, to jest najlepsza lokacja. Tu dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa. Prawda, Maxiu? Nie żeby nie było, że do Maxa czuł jakiś sentyment, prawda? Nie, no po co? Nie, nie. A-a. What the hell? Kto mnie dowie? O, ja pierdził. Ilu was tutaj? Uuu, zaraz padnę. Ciekawe, po tylu strzałach jeszcze żył. A tam kolejny. Ja szczególnie, że kurczę trafiam w rurkę, a nie w gościa. No pokaż się. Halo? Czy on jest? Okej. Okay. Ma na magazynka? No padnij, kurczę, w końcu. No chłopie, nie rób se jaj. Nie masz kamizelki kuloodpornej, a zachowujesz jakbyś był kurna z tego. Z jednostek specjalnych. Bo mamy się strój, czy wyposażenie, wiecie o co chodzi, nie? Ja pierdzi... Jak to wszystko wygląda. Ha! No masakra po prostu. Rockstar naprawdę się postarało, trzeba przyznać. No spójrz na to piękne otoczenie, no niesamowite. Dobra, dość... Nie, dość spuszczania się nad otoczeniem, trzeba się spuszczać nad walką. Znaczy, w sensie wiecie. Obserwować, wiecie, otoczenie i tak dalej, nie? Bez tutaj żadnych podtekstów, absolutnie. O! What the fuck? O, żderzysz ty... Nie, 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 ja chcę stąd wyjść. Aha. Nie żyjesz. Dobra, dostał. Kto jeszcze... A, ty jeszcze żyjesz. No. A i zaraz... zaraz padnę. Przydałby mi się pęklery. Zakładam, że pęklery są... fuck, bitch. No bez jaj. Jeszcze ktoś tam jest? I w kulasa. Zabiłem go strzałem w kolano. I to się nazywa strzał w kolano. Tylko, że... Oj, człowieku, jeszcze ten strzał i nie żyjesz. Chłopie, nie dób nic tutaj jaj. Dobra. Od razu wszystkie pęklery trzeba zażyć, bo możemy zginąć. Za chwilę tak będę musiał niestety kończyć.
Szczerze mówiąc, wolę osobiście jednak. A, tu za amunicja jakaś. Czy nie? Tak? Nie. Zostajemy przy. Oj, oj, oj. Skąd to i napierdzielają? Okej, okay, tutaj. Nie... Aha, tu jesteś, skurkowańcu. Chowaj się. No to. Do widzenia się z państwem. Pięknie. Dwa headshoty. Tutaj nie ma, tu się nie ma co pieprzyć ze strzelaniem w korpus, bo za dużo się amunicji zużyje. A może się nie trafić, tak jakby się chciało, wiecie, nie da się zabić ich tak po prostu szybciutko. Lepiej headshota zasadzić. Uuu, kto tu jeszcze we mnie napierdziela? What the hell? Kto? Na pewno... A, na dole są skurkowie syny. Niedobrze. Dobra. Może uda się jakoś przejść. O, złoto obrzyn? No dobra, niech będzie. Złote bronie. Aha! Nie da się tej beczki rozwalić? Kurczę, szkoda, bo byłoby tak fajnie. Przeładuj. No, czas powoli kończyć, ale tak się wkręciłem, że jeszcze parę minut mogę ponagrywać chętnie. Okej, okay, ktoś tu jeszcze został? Aha, jesteś, skurkowańcu. Ty, ciebie rozwalimy po diehardowemu. Yippee-ki-yay, motherfucker! To nie miało tak być, no ale dobra. Niech będzie jak jest. Oj, jeszcze żyje. Już nie. Tam jest. Oj, nie tutaj. Tu się ukryj. Tam jeszcze jakbyś pół kutas. No i cóż, mamy 6 naboi. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, pięknie. Piękna sprawa. Rozejrzymy się teraz po okolicy. Amunicja zebrana. Jakieś kwiatki rosną na ścianie. Dobra, ja mam porządek, nie ma co. A to zlew? Zlew? Był przynajmniej kiedyś zlewem. Dobra. Co my tu ma, jakiś silnik? Co to w ogóle jest za pomieszczenie, za miejsce? Ale kurde, jak to wygląda. No masakrycznie po prostu. Ja, ale wzorowanie jest świetne. Chociaż nie wiem od czego wzorowanie, ale jest świetne. A, to jest to, coś my spuścili na nich z góry. Spuściliśmy się na nich... sznurkiem, znaczy tym. No wie, no łańcuchem, nie? No. Oj, tam wiem, mi tylko jedno w głowie wiem. No i co z tego? Znaczy nie, no może nie jedno, ale no nieważne zresztą. Dobra, nie było tematu. Da się tu wejść? Nope. Dobra, trzeba wejść do góry. Coś mi się... Nie, wiecie co? Tośmy przeszli. Oj! No tych jeszcze mogę rozwalić. I w tętnicę. I w tętnicę. Pięknie. Next. Kurde. Niedobrze. Padli? Padli. Dobra, wstawaj. Okej, okay, wiecie co? To jest, rozejrzę się tutaj po pomieszczeniu. Że tu czasem czegoś nie ma. I jeśli nie będzie, bądź jeśli będzie, ja zbiorę. To na tą chwilę... O, je! Spas 15. Biorę. Na tą chwilę ja wam podziękuję za oglądanie tego materiału. Jeszcze raz przepraszam za takie długie intro. Nie łatwo było skrócić półtorej godziny materiału, umieścić to w kilku minutach, sekundach. Także cóż, dzięki za oglądanie tego materiału. Jutro, czyli dzisiaj jest środa chyba, albo czwartek? Nie wiem. W każdym razie, jutro będzie prawdopodobnie wrzucony przeze mnie materiał z Battlefielda 3, także polecam. W wykonaniu moim i jeszcze kogoś. I cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia za 2 dni. Prawdopodobnie znowu się spotkamy, a więc ciao!